O, jakie żarówki ładne są w tym kościele. Żarówki to ja ten temat, o, proboszcz wstawił energooszczędne. Ciekawe, czy to się opłaca. Chyba tak, jakby przeliczyć te żarówki przez czas pracy. I mamy temacik, proszę Państwa, na mszy świętej. Tak stoisz, słuchasz tych czytań i zajasz Nabuchodonozor i mówisz, jutro meczyk. Masz temat, który znasz. Kochani, chyba większość z nas, może wszyscy nawet, z wyjątkiem jakichś osób, którzy w swoim dzieciństwie przeżyli jakąś tragedię, mieli jakąś rodzinę toksyczną, patologiczną. Chyba wszyscy z nas z rozrzewnieniem wspominamy czasy dzieciństwa, że rzeczywiście był to jedyny błogi czas w naszym życiu. Przypomnę, co mówił jeden z filozofów, że szczęście jest to taki stan, który niektórzy ludzie przeżywają do 5 roku życia. Potem się z nim bezpowrotnie żegnają. I coś z tego jest. Ale o czym chcę powiedzieć? Otóż w tym tygodniu przeczytałem w jednej z książek wyznanie Anselma Greena. Myślę, że to nazwisko niemieckiego benedyktyna jest znane wielu z was, autor licznych książek. I on też pisze w tej książce, że zawsze był przekonany, że dzieciństwo miał bardzo szczęśliwe i dobre. I był na jakichś rekolekcjach, on napisał tylko tyle, że przy pomocy jakiegoś ćwiczenia związanego z półhipnozą, oni, ci ćwiczący, wracali do stanu swojego dzieciństwa i szukali wspomnień emocjonalnych ze swojego dzieciństwa. I on ze zdziwieniem nagle doświadczył w czasie tego ćwiczenia ogromnego bólu, jaki przeżywał w dzieciństwie, kiedy po prostu był sam w łóżeczku i płakał. Kochani, popatrzcie, każdy z nas płakał w łóżeczku i może nawet ktoś to pamięta, pamiętam, płakałem, ale on nagle przeżył i doświadczył całej tragedii, jako tam 2-3-letnie dziecko przeżywał, kiedy płakał, bo czuł się totalnie opuszczony, zostawiony, czuł się w ogromnym niebezpieczeństwie, jeszcze tym łóżeczkiem jakoś tak ograniczony, że uciekać nie ma gdzie. I dopiero sobie uświadomił, jak to cały czas z nim mocno jest. Ja przypominam, my jesteśmy jak wulkan w środku różnych emocji i uczuć, tylko pokryty wulkan taką skorupą. I my się nieraz dziwimy, co się stało, że ktoś mnie jakoś lekko dotknął, a ja wybuchłem. Otóż cały czas w nas są te emocje. Sam sobie ze swojego dzieciństwa przypomniałem pod wpływem tego wspomnienia Anselma Greena, jak byłem małym dzieckiem i budziłem się w nocy. Proszę Państwa, wiedziałem, że kotki to miauczą. Ale że koty potrafią tak wrzeszczeć w nocy, jak płaczące dzieci. Ja się budziłem w nocy sparaliżowany, bo na moim warszawskim podwórku koty się po prostu tak darły, jakby ktoś mordował dzieci. Ja się bałem ze strachu zawołać mamę, tylko rano mówię, mamo, jakieś dzieci w nocy płaczą. Mama mówi, jakie dzieci, synku, o czym ty mówisz? Mówi, jakbyś słyszał, to wołaj mnie. A ja się znowu obudziłem, byłem tak sparaliżowany tym krzykiem kotów. Te koty jakby im gardła podrzynano, nie wiem, jakiś marzec intensywny był, czy coś takiego. Ale proszę Państwa, nasze nocne lęki, to wszystko w nas siedzi. Dlaczego o tym mówię? Że to prowadzi do takiego upokorzenia. Wielu z nas, czy lękiem nocnym, czy czymkolwiek, to już setki razy o tym mówiliśmy, zostało upokorzonych i następuje we wnętrzu człowieka ta kontrreakcja, że ja nie jestem taki mały i bezradny, że ja się obronię, że ja pokażę całemu światu, że ja nie jestem takim tchórzem, że jestem dzielnym. No i rodziły się te kontrreakcje, jak to mówię, które się przejawiały na różne sposoby. To się oczywiście działo często poza naszą świadomością. Że człowiek sobie powiedział, nie będę mały i beznadziejny, nie będę właśnie tak leżał przestraszony. Ja jeszcze wszystkim i całemu światu pokażę, na co mnie stać. I co z tego wychodziło? No wychodził na przykład perfekcjonizm. Do dzisiaj są ludzie, którzy robią tylko to, co zrobią na top. Są ludzie, którzy wchodzą na ring tylko wtedy, kiedy znokautują przeciwnika. Jeśli się obawiają, że mogą dostać choćby jeden cios, nie wejdą na ten ring. To są perfekcjoniści. Być może są w kościele tacy ludzie. To jest piekło za życia, bo oni bez przerwy analizują, czy coś potrafią zrobić na top i ogromny wysiłek. Normalny człowiek posprząta mieszkanie w godzinę, prawda? Perfekcjoniście zabiera to 5 dni. Każdy pyłek, każdy wazonik musi być wyczyszczony, każdy mebel musi być odsunięty, elektroluksy musi wszędzie. Biedni są współmałżonkowie perfekcjonistów, ale dla nich rysa, proszę Państwa, dla nich powiedzieć, słuchaj, dostałeś 6 z minusem. Na 100 punktów dostałeś 99. Perfekcjoniście wali się świat, czyli jestem beznadziejny. On jest tylko na topie, kiedy osiąga najwyższy wynik. Drugi sposób, kiedy czegoś nie umie, gardzę tym.
Kiedy w czymś nie jestem dobry, to też jest pewna forma perfekcjonizmu. Kiedy w czymś nie jestem dobry, to ja tym gardzę. Na przykład ja nie umiem tańczyć, to mówię, tańczą. Jaki to prymitywny sposób spędzania czasu ten taniec. Jaka to biologia taka, tylko tak się mizdrzą do siebie. Poczytaliby coś, a nie tylko dygają i dygają tymi biodrami. Prawda? Dziewczyna, która no, nie ma najlepszej figury, patrzy na ulicy i mówi, o jak to się te brzuchy powystawiają na wierzch i chodzą. Nie? Po w tych obcisłych, wstrętnych ubiorach. Ze skromności nie ma na tym świecie. A tak naprawdę ona się broni, bo ona nie ma za bardzo co pokazać. Więc szukamy kontrargumentu, bo się czujemy zagrożeni. I dla takiej niezbyt zgrabnej dziewczyny, idąca szczupła, wysoka dziewczyna, to nie idzie dziewczyna, to idzie zagrożenie. To idzie atak, frontalny niekiedy atak. Czy w ogóle, proszę Państwa, to już wiadomo, mówiłem, im ktoś ma większe kłopoty właśnie ze sobą, z tym systemem samoobrony, tym będzie bardziej narzekał. Jak komuś w rodzinie się wali, to najchętniej narzeka na parlamentarzystów, posłów, senatorów, polityków. No cały świat narzeka. Tacy analizatorzy polityczni, którzy sami sobie ze swoją rodziną nie potrafią poradzić, ale PiS, PL, PO to mają przeanalizowane. Jeszcze jest jeden sposób, o którym powiem. Proszę Państwa, taki sposób na wielkość, oczywiście wirtualną wielkość i w istocie śmieszną wielkość, to jest znaleźć sobie jakieś dziwactwo i potem przez to dziwactwo patrzeć na świat i wszystkich oceniać przez kryterium swojego dziwactwa. Ktoś tam usłyszał, że jak się, nie wiem, zje liść brzozy na czczo, to się nie choruje. I od tego czasu stoi na przystanku i mówi, ludzie sobie myślą, czy wyjecie liść brzozy na czczo? Przy stole rozmawiają o podróży na Karaiby. Przepraszam, czy Państwo stosujecie metodę surowego liścia na czczo? Ksiądz tak mówił świętej Anny o Bogu. A czy ksiądz zjada liść na czczo? No widzi ksiądz, no tak ksiądz jest biedny. Przepraszam, ja znam takich ludzi. Ja nie mogę dawać za bardzo przykładów, bo to się nagrywa i potem jest w internecie. I oni by się zorientowali, o kim mówię. Ale znam ludzi, kilkoro, którzy jak mają swoje dziwactwa, jak oni są w towarzystwie, po 15 minutach już wszyscy rozmawiają jako dziwactwie. A ten liść to można z masłem jeść? A trzeba go popić wodą, czy nie? I to działa naprawdę na wszystko, na cerę też działa. I on wtedy jest ekspertem, on siedzi główny przy stole, już jest ponad wszystkich i cały wieczór jest o liściu, prawda, z brzozy, surowo. Więc możesz mieć, kochana, taką super dietę, możesz mieć jakąś właśnie metodę leczenia, możesz mieć sposób na wieszanie firanek i tak patrzeć, te moje koleżanki, no inteligentne, wykształcone, ale firanki mają źle powieszane, bo ja mam taką właśnie metodę niemiecką wieszania firanek. Przepraszam, stąd się biorą dziwacy. To są biedni ludzie, którzy wymyślają sobie sami kryterium, według którego oceniają potem świat. To dotyczy też religijności. Ktoś sobie, z całym szacunkiem, to są dobre formy religijności, a ja teraz wymyślam i fantazjuję, żeby nie dotknąć żadnej realnej, ale ktoś sobie usłyszy, że nie wiem, medalik świętego Pafnucego zapewni mu zbawienie. I dla niego już nie ma papieża Jana Pawła, Eucharystii, Biblii, tylko jest medalik świętego Pafnucego. Kiedy pracowałem w kurii, właśnie przychodzili ludzie, którzy koniecznie, proszę księdza, musicie o tym mówić, o tym medaliku i o tych obietnicach, to trzeba, bo ludzie nie wiedzą i giną w tym. I to jest swoista sprawa właśnie samoobrony. Ja coś znaczę, bo jestem orędownikiem, takiej formy pobożności. To już o tym wspominałem, że jeszcze jedna forma bycia wielkim to jest to zacięcie, wpadanie ze skrajności w skrajność. Jeśli komuś nieraz się zwróci uwagę tam, czy przy rozmowie, czy przy spowiedzi komuś zwracam uwagę, to natychmiast pójście w drugą stronę. To ja już do księdza w ogóle nie przyjdę. To już rozumiem, to już nie ma sensu się spowiadać, to już rozumiem, co mi ksiądz... Ale zaraz, dlaczego? Moment, poczekaj. Lepiej jest zrobić rocznie 1 centymetr pracy duchowej, niż nie zrobić nic. Nic. A to trzeba mieć wielką pokorę, żeby się godzić na jeden centymetr. Święty Augustyn, którego tu przed tygodniem cytowałem, powiedział, tak wielka jest ślepota ludzi, że chełpią się nawet ślepotą. To jest nieprawdopodobne. Tak wielka jest ślepota ludzi, że chełpią się nawet ślepotą. No w czym ci ludzie nie wymyślają sobie kryteriów, że jestem wielki? To, co już pewnie Państwu mówiłem, jeden z księży proboszczów podwarszawskich opowiadał, że go kiedyś parafianka dogoniła. Triumf na twarzy. Proszę księdza, lekarka powiedziała, że mam największy cukier na osiedlu. Po prostu, no można się też, że jestem najbardziej chory. Notabene, słuchajcie, jak my Polacy rozmawiamy. Ale mnie okradli, a tam ciebie okradli. Komórkę mi ukradli. Mi okradli i komórkę i portfel.
Mój mąż to pije, a tam pani to pije. Mój to pije, proszę pani. To świści, jak on pije. Żeby tylko pokazać, że ja w czymś... My tak się potwornie boimy tej swojej małości. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że dziś mamy Ewangelię o zbożu i o chwaście. I co ciekawe, ten Pan, właściciel tego pola, oczywiście w obrazie biblijnym Bóg, pozwala, żeby rosnął chwast, nie każe go wyplenić. Kochani, to jest dla perfekcjonisty religijnego, duchowego straszne, że ja nie mogę wyjść z jakiegoś grzechu, że ja popełniłem pewien błąd, to ja już właśnie nie pójdę do spowiedzi, bo to będzie totalna kompromitacja moja przed księdzem. Kochani, Bóg pozwala, żeby w nas rósł chwast i w zasadzie chyba nie podejmujemy nigdy żadnej decyzji, bo ten zboże i chwast to może nam obrazować nasze motywacje czynów. Nie podejmujemy żadnych decyzji z takich czyściutkich, stuprocentowo czyściutkich motywacji. Przepraszam, ja sobie nie wyobrażam, że jakiś pan żeni się z kobietą z miłości i tylko dla jej dobra, a o nocy poślubnej, o przyjemnościach, jakie z niej będą płynąć, to nic nie myśli. Że po prostu też nie myśli o tym, że mi z nią będzie dobrze i wygodnie. No, że mi z nią będzie dobrze i wygodnie. My jak idziemy do seminarium, to też myślimy Bóg, ojczyzna, honor, ale w tej sutannie to tak fajnie, będzie się przejść ulicą, ludzie się będą kłaniać i tak, prawda, i jeszcze mnie ktoś w rękę pocałuje nieraz. Przepraszam, to takie różnego rodzaju myśli chodzą skażone. I co z tym zrobić? Perfekcjonista powie wobec tego, nie żenię się, nie wyjdę do seminarium, lodówka, zamrażalka i na 100 lat się hibernuje, aż mi się serce wyleci. Właśnie pokora polega na tym, że ja nie mam doskonałych motywacji i robię to, co robię. Nie uciekam, nie wycofuję się. Właśnie nie na zasadzie, a to jak mi nic nie wyszło, to ja się w ogóle przestaję spowiadać, przestaję chodzić do kościoła. Ja tylko wychodzę na taki mecz, że wygrywam 15-0. Jak nie wygrywam 15-0, to mówię, a remisik cię nie interesuje, a porażka nawet od czasu do czasu cię nie interesuje. Nie ma mowy. Otóż, kochani, liczmy się z tym i liczcie się z tym, że wasze uczynki, decyzje będą skażone różnymi motywacjami. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza ten chwast? Dlatego, że jak roślina, jak ma rosnąć, musi mieć kontakt ze słońcem. Jeśli jest chwast, zboże musi się przebijać. I zboże musi być wyżej, żeby żyć. I paradoksalnie, proszę Państwa, to chwast doprowadza do rozwoju zboża. Święty Paweł pisał, moc w słabości się doskonali. Paradoks, grzech doprowadza cię do świętości. To dlatego niektórzy, którzy mają bujną młodość, rozrabiają. Takie łobuzerka, prawda? Potem się mówi, na takiego fajnego faceta wyrósł. Proszę mi wierzyć, znam paru takich księży, wspaniałych duszpasterzy, którzy delikatnie mówiąc się na to nie zapowiadali w seminarium. On miał wszystko w głowie, tylko nie łacinę i teologię. Piłkę nożną, gitary, zespoły zakładał. Coś tam po nocach kombinował. A potem był żywotny, proszę Państwa, bo jak sobie wytniemy... Dlaczego ten nie powiedział żeńce, do żeńców, żeby nie wycinali? Bo jak wytniecie chwast, to wytniecie i zboże. Są tacy ludzie, którzy się w towarzystwie nie odezwą. Bo on mówi tak, jak się odezwę, to mogę coś palnąć. Ja po dzisiejszym wstępie do mszy świętej powinienem powiedzieć, nie odprawiam więcej mszy świętych. No. Bo się mogę pomylić i strzelić gafę. Ale nie, trzeba będzie wyjść do ołtarza. Jeszcze nie raz coś się strzeli. Właśnie to jest pokora. Jest chwast. Jesteśmy zachwaszczeni i grzechem, i rozproszeniem, i słabością fizyczną, i tak, jakąkolwiek inną, ale się nie wycofujemy. Będę rósł i będę to pole uprawiał. Zwracam Państwu uwagę od kilku niedziel, od kilkunastu nawet, na te przeróżne formy pychy, która jest tak niebezpieczna, a ewoluuje. Jej wirus ciągle mutuje, ciągle przybiera coraz doskonalsze formy. Ona jest tak niebezpieczna. Ja to widzę i w sobie, i w innych. I bardzo przestrzegam was i siebie przed tym niebezpieczeństwem. Jak nieraz ktoś przychodzi do mnie pogadać o sprawach duchowych, to mam zwyczaj pytać na początku, co słychać? Proszę księdza, nie uwierzy ksiądz. 2 tygodnie temu byłem na dnie, a teraz wgryzłem się pod dno. Widział ksiądz taki numer kiedyś? A ja to potrafię. I duma. I co ksiądz teraz zrobi? No właśnie. Pokorny człowiek mówi, proszę księdza, miesiąc pracowałem i 3 milimetry do przodu poszedłem. 2 milimetry się cofnąłem, 0,5 centymetra. Zakładam nowy kajecik, maluję szlaczek,
piszę lekcja, temat i słucham, co ma, jaki ksiądz ma mi rady, polecenia, nad czym będziemy pracować. Kochani, popatrzcie, jacy my jesteśmy cierpliwi, jeśli chodzi o zdrowie, o zrastanie się rąk, kości, o wychodzenie po operacji jakiejś ciężkiej kardiologicznej. Ile lat siedzimy w szkole, żeby zdać, przepraszam, dzisiaj już to żaden wielki sukces, zwykłą maturę. Tyle lat, tyle setek godzin, tyle setek kartkówek, żeby potem powiedzieć, mam średnie wykształcenie i mogę pracować w przedszkolu. Z całym szacunkiem dla przedszkolanych. Ale tyle trzeba czasu. Otóż, jeśli chodzi o Pana Boga, to podobnie. Co jeszcze wlewa zły? Co sieje zły? Jaki chwast sieje? Otóż zwrócę Państwu uwagę na jeden cytat z Biblii, Jan 17,3, który jest bardzo ważny. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Cały czas w Biblii jest napisane, że my mamy dostać życie wieczne, że my mamy dążyć do życia wiecznego. Jest pytanie, a co to jest to życie wieczne? Od razu przypominam, życie wieczne to nie jest życie po śmierci. Życie wieczne w zadatku mamy dostać już tutaj na ziemi. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne jest to pełne życie. Wszyscy tęsknimy za pełnym życiem. I co jest ciekawe, że w życiu wiecznym czas styka się z wiecznością. Kochani, wszyscy tego doświadczyliśmy. Pamiętacie, jak, nie wiem, no co to może być, no dla kogoś to będzie mecz, dla innego zabawa sylwestrowa, ale taka super udana, jesteście z przyjaciółmi, no muzyka świetna, nastrój fantastyczny. Czym to charakteryzuje się? Patrzysz na zegarek, Boże, 5 rano? Już? Czy dopiero co był Sylwester? Już 5 rano? Zdarzyło ci się, że 2 godziny minęły w ułamku sekundy? Albo mecz. Zaczyna się mecz, wszystko skoncentrowane na meczu. Patrz, Boże, już się skończył mecz? Tak szybko? Kiedy jesteś sklejony? Przyznacie Państwo, że prawdziwy kibic sportowy, jak ogląda mecz, jest sklejony. Emocje, zmysły, wola, rozum, wszystko jest pochłonięte przez mecz. Nic nie widzi, żony nie widzi, dzieci nie widzi, świata, wojna wybuchła, nie zauważył, bo był wolny w tym momencie. I wtedy czas płynie błyskawicznie. Natomiast kiedy jesteś rozklejony, kiedy jesteś w gabinecie w przychodni i masz mieć zabieg chirurgiczny, to rozum mówi idź na ten zabieg. Uczucia mówią zwiewaj stąd. Zmysły mówią uciekamy. Ale wola mówi zostań. Jesteś cały rozdarty. I co wtedy? Minuta po minucie się czas wlecze. Za 3:06. O 6:00 mam wejść. Za 2:30. O, kwadrans, 15 sekund minęło. Już 1,5 minuty jeszcze. Czas się wlecze. Wiecie, dlaczego Bóg jest poza czasem? Bo Bóg jest totalnie sklejony. Jemu się czas, on nie jest rozdarty, żeby mu się coś wlokło, żeby przeżywał jakieś niespełnienie. I my tęsknimy cały czas za spełnieniem. W tym tygodniu też przeczytałem bardzo ciekawą interpretację tej przypowieści, że było 100 owiec i jedna zginęła. My to odruchowo interpretujemy, że było 100 ludzi, jeden się Panu Bogu zgubił, to Pan Bóg poszedł szukać, 99 zostawił, a poszedł szukać tego setnego. Ale to można interpretować inaczej. Liczba 100 jest symbolem całości, że jak w człowieku czegoś brakuje, w osobowości, nie mamy właśnie tej pełni. Zwróćcie uwagę, my dążymy do pełni. Chciałbym, żeby mój rozum chciał tego, co chce wola i za tym poszły uczucia i żeby moje ciało też pragnęło tego. To się zdarza, ale przyznacie Państwo, że to się zdarza bardzo rzadko. Takie sklejenie ciała, umysłu, emocji, rozumu, sumienia, chrześcijaństwa. Może ktoś z Was teraz pojechał na taki zasłużony, Boży urlop i trafił na dobrą pogodę i położył się na piasku i czas przestał płynąć. Czas przestał płynąć, bo wszystko było we mnie sklejone. I Pan Bóg idzie szukać tego, czego nie mamy. To jest życie wieczne. Teraz jak się to życie wieczne osiąga? Aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Oczywiście mówię, że w Ewangelii, w języku Biblii znać, to nie znaczy znać teorię i doktrynę, tylko poznać kogoś. Bardzo często, kiedy się mówiło, że mężczyzna poznał kobietę, to po prostu z nią współżył. To było takie znaczenie. Obcował z nią. Poznał ją, czyli się z nią zjednoczył. Najbardziej jak mężczyzna z kobietą się może zjednoczyć. Jeśli chcesz mieć życie wieczne, to musisz poznać Pana Boga. Poznać Pana Boga. Prawdziwego Boga. I tutaj szatan sieje chwast.
Z czego my sobie robimy pojęcie Pana Boga? Oczywiście z pojęcia rodziców. My w ogóle nowe pojęcia konstruujemy przy pomocy starych pojęć. Gdybym ja Państwu powiedział, Amerykanie skonstruowali niesamowity pojazd, to co macie przed oczami? No jakieś kółka, no coś pewnie się kręci, no to jakaś kierownica, jakaś platforma, coś jeździ. Słowo pojazd nas konstruujemy z tych pojazdów, które znamy. Z czego konstruujemy pojęcie Bóg? Z pojęcia tata i mama. Dla każdego dziecka Bóg to jest taki trochę większy tata i mama. Jeśli na przykład mama była tą, która zawsze trzymała dziecko w moralnej niepewności. Oj, bo mamusia cię nie będzie kochać. Oj, syneczku, mamusia jest smutna, bo nie masz 5,8, tylko 5,4. To potem przychodzą do mnie ludzie i mówią, proszę księdza, Bóg mnie nie kocha, bo jestem beznadziejny. Ale kocha cię za darmo. O czym ksiądz mówi? Co? Co ksiądz powiedział? Co to znaczy kochać za darmo? To ksiądz puste pojęcia mówi. Jeśli ktoś miał obojętnego ojca, nie uwierzy, że Bóg go kocha. Nie uwierzy. Można mu mówić i mówić. A on, bo proszę Państwa, tutaj znamy doktrynę o Bogu. Gdybym Państwa zapytał, jak jest Bóg chrześcijan? Miłujący, dobry, miłosierny, uczynny, wrażliwy. Tu. A tu jest prawda, jakiego mamy Boga na prawdziwego nosimy. I skonstruowaliśmy go sobie ze swoich rodziców. A jeśli ktoś rodziców nie miał, to i Boga nie ma. Bóg istnieje, ale nie dla mnie. Ja nigdy mojej mamy ani taty nie widziałem, to nie wiem, co to jest Bóg. I teraz, kochani, dlatego o tym mówię, że szatan zasiał chwast. To są w ogóle bardzo różne możliwości kombinacji tego budowania z jednych pojęć drugich. Na przykład ideologizowanie swojej postawy. Jest kobieta, która jest załamana, ma bardzo niskie poczucie wartości i ideologizuje to mówiąc, ja jestem ostatnia, nie pójdę na zabawę, bo po co iść na zabawę? Jezus też był ostatni. Ja się poświęcam dla rodziny, ja to tylko garki i szmaty i pranie. Jezus się też poświęcał dla ludzi, on na krzyżu wyniszczony. Proszę, swoje wycofanie ze świata, swoją chorobę wewnętrzną przerzuca na Jezusa. Niektórzy mówią, ja jestem taką ofiarą. Jezus też był ofiarą. Tak, że ja jestem bardzo dobrym chrześcijaninem. Nie, stary, właśnie Jezus nie był taką ofiarą jak ty. Jezus był ofiarą, z której była korzyść, a ty jesteś taką ofiarą, z której nie ma żadnej korzyści. To jest kolosalna różnica. Proszę Państwa, uwaga, bo chrześcijaństwo można dorobić do swojego wnętrza i do swoich pragnień. Można dorobić do swojego wnętrza i do swoich pragnień. Powtarzam tę sytuację, kiedy mama była ciągle dla dziecka niedostępna. Potem procentują w dorosłym życiu, że ludzie nie chcą mieć z nikim konfliktów. Kochani, żeby przejść przez życie, trzeba wejść w konflikt z demonem i z niejednym człowiekiem. I chrześcijanin to jest człowiek, który powinien umieć wchodzić w konflikty i te konflikty po chrześcijańsku zwyciężać. Natomiast są ludzie, że jak im się powie, słuchaj, ktoś do ciebie ma pretensje, to oni wymiękają. Lecą od razu z bombonierką przepraszać. Są ludzie, którzy są oddani dla firmy. Oni dla firmy by zrobili wszystko. Oni zostaną po godzinach. Oni dzieci zaniedbają. Oni żonę zaniedbają. Dlaczego? Bo firma to jest jak mama. Nawet niektórzy, prawda, od wieków się mówi na uczelni alma mater. To jest moja mama i ja tą mamę muszę w sobie jakoś rozkochać, żeby ona w końcu mnie polubiła. Są ludzie, którzy chcą, żeby wszyscy ich lubili. I są przerażeni, kiedy słyszą, że ktoś mnie nie lubi, ktoś mnie skrytykował. Mnie skrytykował? Ale za co? Ja się tak staram bardzo. Nie gniewajcie się na mnie. Przepraszam. Palanty, niech się na mnie gniewają. To tylko zaszczyt dla mnie, jak się będą tacy gniewać. Na Jezusa się wielu gniewało. Jezus wszedł w konflikt praktycznie prawie z całą Jerozolimą i nie mówił, no nie gniewajcie się, no. Nie. Jesteście wolni, to co mówię. Kochani, warto od czasu do czasu, niektórzy mówią, po co wracać? Było, minęło. Otóż było, ale nie minęło. To ciągle w nas żyje. Zasiany chwast. I co zrobić? Wielu z nas czuje się rozbitych. Sumienie mówi to, zmysły chcą to, rozum mówi to, wola chce to, no wiatrak w głowie po prostu. Co zrobić, żeby to skleić, żebym ja był jeden? Jeden i uczucia, emocje, wola, rozum, żebym ja był jeden, człowiek dla wszystkich. Jeden dla męża, ten sam dla koleżanek, ten sam dla ojca, ten sam w konfesjonale, żebym ja był jeden i ten sam. Trzeba poznać Boga, On skleja. Tylko prawdziwego. Kochani, wiecie, dlaczego nam się nudzi w Kościele? My kochamy
Ktoś powiedział, był jakiś bohater polskiego filmu. Ja to lubię te filmy, co znam. Nowy film, to trzeba myśleć, kto tu o co chodzi, kto tu... Jak przychodzimy do kościoła, to my lubimy te tematy, co znamy. A Bóg jest nieznany, On jest nowy. I dlatego w kościele tak się rozglądamy. O, jakie żarówki ładne są w tym kościele. Żarówki, to ja ten temat, o, proboszcz wstawił energooszczędne. Ciekawe, czy to się opłaca. Chyba tak, jakby przeliczyć te żarówki przez czas pracy. I mamy temacik, proszę Państwa, na mszy świętej. Tak stoisz, słuchasz tych czytań, Izajasz, Nabuchodonozor i mówisz, jutro meczyk. Masz temat, który znasz. A chrześcijanin to jest ktoś, kto się przebija swoją myślą i duchem w temat nieznany. Bóg jaki? Nie wiem. Dlatego, kochani chrześcijanie, zawsze tak podziwiam księży jezuitów, ojców jezuitów na adoracji Najświętszego Sakramentu. Klęczą przed białym chlebem. I ktoś powie, proszę księdza, i co ja z tego będę miał, że ja klęczę przed białym chlebem godzinę? Uczysz się Boga. Właśnie odpychasz tego Boga zrobionego, przepraszam, z mamy, odpychasz Boga zrobionego z taty i stajesz przed prawdziwym Bogiem. Jak Go poznasz, to się skleisz. Dopiero wtedy się skleisz. Dlatego ludzie siedzą w Piśmie Świętym, czytają, mówią, nic tutaj nowego. W kółko to samo. Nieciekawe. Oderwane od życia. Od Twojego życia, od Twoich pojęć może oderwane, ale wejdź w to. Nie można oczyścić z tego chwastu naleciałości z dzieciństwa pojęć Boga. To jest tak mocno, głęboko w nas siedzi. Bez godzin adoracji i medytacji nad rzeczywistością Boga zamkniętą w sakramentach we mszy świętej. Dlatego dla niektórych ludzi msza święta się kończy z chwilą skończenia kazania. O, ksiądz skończył kazanie, coś tam kupiłem od niego, coś nie kupiłem. Teraz byle przetrwać tą mszę świętą do końca. Bo już to ta hostia, oto ciało moje, oto krew moja, to już nic ciekawego. Proszę Państwa, teraz się zacznie. Teraz na ołtarz przyjdzie Bóg, który skleja człowieka, który go czyni jednością. Teraz trzeba odsunąć wszystkimi rękoma to, co mamy złe skojarzenia. Tego Boga, co mnie nie kocha, tego Boga, co ja wołam w łóżeczku, on nie przychodzi. Tego Boga, co mówi, oj, oj, źle się zachowujesz, Bozia będzie smutna i niezadowolona. Z tym Bogiem się koniecznie trzeba rozstać, bo nigdy nie poznamy tego, który daje życie wieczne. Amen. Mieć życie wieczne, mieć życie pełne, mieć życie głębokie, dogłębne, do głębi serca, to znaczy znać Boga. Prośmy teraz Stwórcę, aby pozwolił nam się poznać, abyśmy odeszli od tych wykoślawień pojęcia Boga, które może jeszcze są w naszych sercach i spotkali tego żywego, jedynego. Módlmy się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI, by Jego słowo wygłoszone w Sydney, całe to spotkanie, przyniosło owoc obfity w sercach młodych ludzi. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za rodziców, aby jak tylko potrafią, jak tylko to jest możliwe, swoim postępowaniem i życiem przekazali dzieciom obraz jak najbardziej podobny do obrazu prawdziwego Boga. Ciebie prosimy. Za ludzi, którym szatan w dzieciństwie zasiał dużo chwastu, lęku, strachu, poczucia samotności, odrzucenia. Niech skoncentrują się na Bogu żywym i w Nim odkryją drogę wolności dla siebie. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Anny i Zbigniewa, którzy dziękują Bogu za 2 lata wspólnej wędrówki małżeńskiej. Niech Pan ich prowadzi dalej po drogach swojego życia. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by zmartwychwstali w dniu ostatecznym. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby pochłonęła nas i zafascynowała droga odkrywania prawdziwego, niepojętego Boga. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, że kto widzi Ciebie, widzi i Ojca. Pozwól nam czystymi oczami serca dostrzec Twoje piękno w Eucharystii, w Biblii i w Kościele, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie.